Chodź tak bliżej troszeczkę. O, tak. Może jest, ja się bardzo, zmniejszę. Tak, zmniejszy trochę. Dobra, witam w internecie, coś. Zmniejszy trochę, bo I feel small. Te komputerki całe, no nie? Ta technologia, tu ciężko za nią. Ciężko nadążyć, wiesz? Ciężko, no. Ciężko. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carne, gdzie kontynuujemy trend zapraszania gości, wielkich youtuberów polskich i dzisiaj przed nas Kamil. Kamil kto? Kamil Sus. Tutaj kanał jego macie, na ekranie kanał Kamila. Zaprosiłeś mnie, żeby oglądać te dyski Twice i BTS, tak? Tak, dokładnie to dzisiaj zrobimy. Dobrze. Albo nagrywaniu. Teraz nagrywam, teraz trzeba zrobić pieniądze. Pieniądze? Pieniądze? To się na tym zarabia? Ja nigdy nie włączyłem monetyzacji na kanale, wiesz? Jest, Maria, to jest taka tabula rasa, czysta karta po prostu. Niezniszczony jeszcze tym światem YouTube'a, internetu. Jestem mapą gotową do zapisania. Zacznijmy, Pawełku, powiedz mi, mamy tutaj szkołę parodię. Zgadza się, odcinek czwarty. Odcinek czwarty, tak. Ja trochę co nieco słyszałem o tym tutaj materiale i słyszałem, że jest to bardzo godny materiał. To jest bardzo dobry materiał. To jest. Julka się trochę czepiała, nie będę oszukiwał. Julka się czepiała, że jej się nie podoba, że słaby. Ja jestem zachwycony, zacznijmy, co ty powiesz. Ona i ten Hotel Paradise, to już ją rozpiściło, także tam dobra gra aktorska się dzieje. Ma wymagania teraz, naprawdę. Tak, tak. Kurczę. Jest bardzo na poziomie. Trzeba zmusić, żeby pogonała trochę para dokumentów, żeby obniżyć poziom i wtedy docenić szkołę parodii. Zdecydowanie. Dobrze. Zróbmy te rzeczy. Oglądajmy. Tutaj od razu mamy w pierwszej scenie panią psycholożkę w ogóle. Cześć, Ewa. Po liceum imienia Adama Mickiewicza rozniosła się informacja, że Stu nakręcił film oczerniający dobre imię szkoły. Kontrowersje wokół Stuarta sprawiły, że zaczęły pojawiać się wokół niego gromadki zachwyconych koleżanek. Czyli rozumiem, że on jest takim bad boyem teraz, tak? Taki jest jego charakter arc? Właśnie nie, on w poprzednich odcinkach, trzy odcinki, wszyscy go nienawidzili, wszyscy chcą go zabić. Ale on nagrał film oczerniający szkołę, rozumiesz? Wszyscy nienawidzą Budy. O Jezus Maria, prawda życiowa! Tutaj faktami plujesz. Przecież bo ja mam 12 lat, ja to cały czas przeżywam, nie? To jest cały czas na mnie. Prawda, też nie lubiłem szkoły. Tak, i gdyby ktoś nagrał film, że szkoła, to zła! Tak, to też byś na niego leciał, tak? A w sumie bym był jedną z teraz tych dziewczyn, które chcą autografy od niego najwyraźniej. Dokładnie, dokładnie. To pytając, jednocześnie mam drugie pytanie. Poznajesz którąś z tych dziewczyn, czy to są jakieś youtuberki, znane osobistości? Cały czas się zastanawiam, czy to są tacy zwykli aktorzy, czy tylko youtuberzy? Wiesz co, nie mam pojęcia, kto to jest, ale też ja... Nie mam pojęcia, kto to jest. Nie mam pojęcia, kim są te dziewczęta. Dobra, jak napiszcie nam w komentarzach, nie krzyczcie na nas, że jesteśmy głupi. Okazało się, że nie wiem, mają jakieś 5 milionów subskrybencji. Subskrybencji! Co? Korzysta z YouTube'a w dzisiejszych czasach? Kto ogląda te filmiki? Durne. Słuchaj, ja TikTok scrolluję i widziałem cię ostatnio na TikToku. Zrobiłeś duet z jakąś laską, która tańczyła, aż zrobisz z nią duet. Zrobisz w pierwszym dniu. Nie wiedziałem, że to był tylko jeden cień. Ups! Siema, cześć. Ale ma skórkę skórzaną no, nawet. Bad boy, hey. Bad boy. Ostatni film był świetny. Dzięki. Nie przejmuj się hejterami. No. Masz tych, co sieją ferment za plecami. Czy to nie jest, przepraszam, Aj Hanio? Ta dziewczyna tutaj po prawej. Może tak być. Możliwe. Nie jestem obeznany za bardzo w jej lorze. Mi się z kimś kojarzy ta dziewczyna tutaj, druga od lewej, ale nie wiem. Z tyłu jest Ewa psycholożka. No jest, tam patrz się na stół z zazdrością. Ona trochę jest jak Red Lipstick Monster też. To może to jakieś, wiesz, jakaś fuzja. Maybe baby, no. Maybe baby. Zaraz się dowiemy. Podpiszesz nam się? Jasne. Spoko. Macie serduszkiem. O. A tam Stuart w ogóle jakby, ta jego postać oczywiście Stuarta, niezapoznana ze sławą i tak, że dziewczyny są autograf, więc on tam zamiast popisać to napisał na kartce Sraken pierdaken. Punt! Show me your boobs. Jezus Maria. Klasyka. Proszę. Dzięki. Słyszałam, że kręcisz nowy film? No kręcimy teraz właśnie. W ogóle dyrektor powiedział, że muszę uratować dobre imię szkoły. Jak tego nie zrobię, to mnie powiesi. Zabierze prawo ucznia. O! O, ale to w tej kolejności. Dokładnie, dopiero już po śmierci mu zabierze prawo ucznia. To będą dyndały i oficjalnie wydziedziczą cię z tej szkoły, tak? Możesz opuścić. Pytanie, dlaczego te dziewczyny nadal chcą autograf od niego i nadal go lubią, interesują się? Skoro on właśnie powiedział, że musi nagrać film, gdzie mówi dobrze o szkole. No to może teraz one właśnie odsuną się od niego. Wiesz, one nie miały czasu na reakcję jeszcze, bo cały czas jest kamera na niego, więc one nie miały jeszcze czasu na reakcję. Racja, pośpieszyłem się, przepraszam. Ty lepiej komentujesz niż ja, proszę nie zabieraj mi pracy. To nie jest śmieszne. Przestań, Kamil. Ale w sumie nie pamiętam, w jakiej kolejności. To było. Ale dobra, nie dobrze. W ogóle kręcę taki nowy filmik, taki trochę niezależny. Jak chcecie, możecie wystąpić. W tym momencie Stuart zakłada OnlyFans. Zrobił ten jeden filmik, który się kliknął. Powiedział, dobra. OnlyFans. Nic więcej się nie... Całe życie dedykuję tylko temu. On tutaj teraz mówi o tym właśnie nowym projekcie, coś tam, może jesteś zainteresowany, to już on ekipę tworzył, Team X. Tak, otworzył Team X, tylko wiesz, no one niestety nie przeszły nie przeszły castingu, no bo nie chciał ich polizać najwyraźniej, tak? Najwyraźniej. No. Ale tam Marcin Dubiel jest w jego klasie, więc może w ten sposób się tam no Marcin to
jest ktoś się tam zakręcił, tak. Udało mu się. Poświęcił godność człowieka. Poważnie? Naprawdę to byłby zaszczyt. Spoko, a wiecie czym jest Red Tube? Powiem ci, że byłem bliżej niż myślałem. O Jezus Maria. Tylko teraz pytanie, czy to jest jakiś żart? Czuję trochę żenady, nie będę oszukiwał, trochę zmroziło mnie teraz. Mnie też trochę zmroziło. I ta muzyczka w tle, która się odpaliła, to ujj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 j
Hej, kocham cię. Hej, ja ciebie też. Kochanie. Rok... Działają związki? To jest rok Boży 2017, więc w sumie to już są te czasy, gdzie można to wybaczyć, nie? Tam sobie wtedy kondomy na głowy nakładali na YouTubie. Prawda, był taki jeden YouTuber, co to zrobił z kolegami, taki jeden Adam. A nikt tego nie pamięta, tego nie było. Tak. Nie ma tego filmu, wcale nie mam go zapisanego na komputerze na później, just in case. Ja bym się odwrócił ode mnie, chciał mnie zniszczyć. Mam tutaj wszystkie twoje teczki, tak? No ciebie też mam, ty się tak nie ciesz. Nie wiecie, spokojnie, wytłumaczę wam na chacie, lecę teraz dziewczyny, mam muzykę, cześć. Jest taki piękny. Widziałeś jego tyłeczek, jak taka brzoskwinka. Sraken pierdaken, widziałeś tą pierdziawę? Czy myślisz, że jak on wydala? O Jezus, kontynuuj, zaciekawiony jestem. Widziałeś ci te brwi? Można by było z nich zrobić dywan. Chodźmy za nim. Dobra. No i wejścióweczka. O, jest Adam. Jest Nian Kat. Ja cały czas nie mogę przebalić Nian Kata. Fit couple? Fit lover. No wszyscy są. Nawet nie wiem, czy tam też jesteś. Tymczasem woźna postanowiła zrobić porządki w najbardziej tajemniczym zakątku szkoły, do którego nikt nigdy nie zagląda. Powiedz co. Czy to jest... Powiedz. Mężczyzna przebrany za kobietę? Czy to jest twój like? Nie? Dlaczego jeszcze nie? Nie klikaj. Czemu mi dałeś lajka? Nie chciałbym dojść. No za chuba przebranego za babę nie dasz lajka. Potem ludzie zobaczą, co ja lajkuję na YouTube. Nie chcę, zabieram. Uwagę woźnej przyciągnęły jednak podejrzane ślady stóp. Stu udał się na lekcję muzyki. Doszło tam do nietypowej sceny. Tylko mi tu bez nietypowych scen, zrozumiano? Zaśmiałeś się szczerze. Komedyjka. No. Komedyjka, no. Są tutaj takie śmieszne elementy. Myślę, dlaczego tutaj chłopak rzekł Stu? A nie, bo nie widziałeś, w ostatnim odcinku oni zrobili właśnie swój merch. Stu przekreślony, że nie lubią Stu. A, że nie lubią go, rozumiem. Myślałem, że takie zadziorne. Tutaj, w tle, wiesz, kogo widzę? Widzisz tą czapeczkę z tyłu, zgarbiony. Czy to mój ulubiony rapek w drugiej Rzeczypospolitej? No, możliwe, no. Lekcja muzyki, on teraz się odpali, da się rapować. Mam nadzieję. Powiedziałem drugiej Rzeczpospolitej będzie, że nie chodziłem do szkoły. Ja mam tylko 12 lat, proszę nie czepiać siebie, tak? Możecie wybrać sobie, na czym chcecie grać, ale instrumentów jest mało, także kto pierwszy, ten lepszy. Jest Gimper, to on! Nie ruszył się! Nie, panie Patryku, granie na telefonie się nie liczy. Panie Janku, proszę. Dlaczego nie? Bo to jest kurwa kasztan! A zresztą rób pan co chcesz. Banda debili. Zadziałało. To jest bardzo zdrowy jakby balans pomiędzy cringe'em a komedią faktyczną. I prześladowaniem kobiet też. Tak. Duża dawka seksizmu. Zdrowy balans. Zdrowa dawka seksizmu, tak. Tymczasem w bibliotece woźna właśnie miała doświadczyć prawdziwego horroru. Ale wiesz co, ta biblioteka jest bardzo dobrze odtworzona. Pamiętasz swoją bibliotekę szkolną? Bo moja wyglądała dokładnie identycznie. Tak. Czy każda biblioteka szkolna musi tak wyglądać? Właśnie rozmawialiśmy się z Julką, zastanawialiśmy się, czy to jest rzeczywista szkoła. Mm-hmm. Tylko wydaje ta na przykład na weekend, czy coś na deseń. Możliwe, bo to jest zbyt dobrze to zbyt wygląda. Zbyt dobrze to wygląda, zbyt źle to wygląda. Zbyt polsko to wygląda. No, bo to są te, wiesz, te książki, takie, które przeszły przez milion tych lepkich rączek, tych małych dzieci. Tak, takie pozdzierane okładeczki, no. Że ledwo już można poznać to za książka. Klasyka. Klasyka. Ty miałeś w szkole jakiś instrument na lekcji muzyki? Bo ja jestem spod Warszawy, do takiej wiejskiej szkoły chodziłem. Na fletach graliśmy tylko. Każdy miał swój flet i na flecie graliśmy, ale jakiś trójkąt, jakaś gitara, perkusja, nigdy. Słuchaj, ja jestem ze Śląska, każdy dostawał kastaniety z węgla.
jak skończył się ten węgiel, no to już no, nie ma instrumentu, nie ma muzyki, tak? Musiałeś sam wydobyć go potem. Tak. Dokładnie tak. A tak kompletnie serio to pamiętam, że no. Pamiętam, że była lekcja muzyki i był tam flet. Jeden. Jeden. Więcej nie muszę mówić. O nie! Ale bakterii! On pewnie był taki wiecznie wilgotny jeszcze w środku tej... Taki wiesz, trochę napluty i tam trochę te bakterie zaczęły rozwijać, a nikt nie wie jak to czyścić. I kazali ci grać mimo wszystko. Nie, ja akurat jakoś się od tego wymigałem, chyba powiedziałem, że nie wiem, że głuchy jestem czy coś i ja nie musiałem w każdym razie. To taki chorowity jesteś teraz. Wszystkie dzieci, które grają, tak wybudowały odporność. Na wszystko są odporne. Tak, to są teraz ci, którzy krzyczą, puch, że szczepić! Dokładnie, to są te osoby. Patrzcie na mnie! Ja przyszedłem, ku**, i co? Nie piję, nic się wydarzyło. Gdzie my z tym penisem tutaj? Gdzie my z tym penisem tutaj? Dawaj, go, dawaj! Dawaj! Jaki tu jeszcze delikatny gimper. Młody chłopak jeszcze, wiesz. Nie taki niszczyciel. No, nie taki wielki, kosmopolitański po przeszczepie włosów, co nie? A tak nie możemy mówić, nie wiem, gimper, nie zabijaj. Widziałem jego zdjęcie na Instagramie. On jest gigant, on na siłowni zaczął chodzić. Nie, ja wiem. On się teraz boję po prostu. Ale wiesz co, to jest, mi się wydaje, że to jest miły człowiek. Ja czasami na TikToku widzę TikToki albo jego, albo jego dziewczyny i oni bardzo wyglądają jak słodka para i bardzo ich lubię. Oboje by mnie zabili dosłownie. Mnie też, gimper, bardzo cię lubimy. Kochamy. Bardzo. Kochamy. Nawet te nuty nie zgadzały się z jego rękami, jak ustawiał je. W momencie, kiedy on naciskał palcem, to wydobywał się dźwięk, ale kiedy on nie naciskał palcem, to też wydobywał się dźwięk. On po prostu ma niebiańskie ręce, które, wiesz, tak grają po wietrze, no. Jebać, Stu, on jest rakiem. To jest geniusz za kolami. Jak Eminem. Jak Eminem na pianinie. To jest pianino? To jest keyboard. My sound, DJ Sonics. To jest piękne. Wszyscy bierzcie przykład z pana nowego. Naprawdę, jeszcze jest nadzieja dla polskiej kultury. Widziałeś go minę? Co to było? Lecę nagrywać Bombside A, czy tam B, nie pamiętam w sumie. Bombside A. Nie pamiętasz tekstu? Teraz Gimson odkreślił, czyli wszystko gra. Ja to wszystko poznam na pamięć. Mamy tu fana. Ja tylko pamiętam, że w jednym teledysku była Mamiko, ja bardzo lubię Mamiko. To w tym była Mamiko. O, no to Mamiko. Wcale nie ma nadziei. Po prostu staram się jakoś ich zainspirować. Polska kultura umarła wraz z Adamem Mickiewiczem. Potwierdzam. Zresztą, kogo obchodzi kultura ziemian? Niedługo i tak was skolonizujemy, a w ciele stu złożymy jaja, z których wykluje się kolejne pokolenie naszych młodych. Zaraz. Co? Co? No powiedziała pani, że nas skolonizujecie. Co też za głupoty pan wygaduje? Za dużo seriali się pan oglądał. My polecieli, no, było dobrze, ale tutaj zepsute jest trochę. Wiesz co on robi bardzo dobrze? On zaskakuje cię non stop. Nie wiadomo co się wydarzy, nie wiadomo, co się randomowo wydarzy. Absolutnie. Wiesz, chłop sobie teraz nalewa gorzołkę jak prawdziwy dobry tutaj... Prawdziwy dyrektor szkoły, tak jest, nauczyciel. Tak jest, nalewa sobie gorzołkę, nagle się okaże, że to Adam Zimmerman w przebraniu, także... Ty nigdy nie wiesz. Twarz tak zdejmie jak w Mission Impossible. Tak, albo nagle okaże się, że to wszystko dzieje się w świecie Pokémonów, tak? Ja myślę, że oni są zdolni do tego wszystkiego. Gdyby tylko dostali licencję od Pokémonów, to by to zrobili. Ty masz doświadczenie, ty przeorałeś 1000 para dokumentów i ty też nie możesz się spodziewać niczego tutaj. No nie, to, że nauczycielka jest kosmitką, what the fuck? Kiedy masz film, który chce zrobić plot twist, ale nie umie. Próbują, ale nie do końca. Przypomnieli sobie, że no, przydałby się plot twist, tak w tym post-credit scene, nagle się okaże, że główny bohater liże masło, nie? I to jest ich plot twist. Koty liżą masło. Czyli główny bohater jest kotem. Tak. Rozwiązaliśmy już, to nie oglądamy dalej. Nie oglądamy dalej. Dzięki Kamil, zepsułeś mi całą serię. Skończyłem na czwartym odcinku, już nie będzie 5-6. W tym czasie dyrektor zamartwiał się obecną sytuacją szkoły. Przez ten cały pieprzony bałagan to na mnie niedługo wodę odetną. Nie ma problemu z alkoholem. Jak umrę, to się niedługo wydarzy, umówmy się. Jak umrę, chcę na moim grobie właśnie taki podpis. Paweł Rosa nie miał problemu z alkoholem. Na moim grobie kurwa nie ma być, nie trzymają być butelki łychy. Co ty byś chciał mieć? Co ja bym chciał mieć? Kamil Sus. Nie miał problemu z Pawełem Rosą. Na moim grobie kurwa nie ma być, nie trzyma być Paweł Rosa. Nie miał problemów z Tomaszem Działowym. Piękny złoty. Sala informatyczna wymaga modernizacji. Naszą higienistkę szczury znowu wpieprzyły. A nas zasranej stołówce nawet karluchy nie chcą się wysrać. Skąd ja to troszkę pieniądze wezmę na te remonty? Przecież od ust sobie nie odejmę. Zgłodniałem z tych nerwów. Może chcesz? Z hajsem. Moja ulubiona.
Nie. Wszyscy youtuberzy na świecie tak. No. No, ja wiecie, od niedawna jestem na diecie pudełkowej. Pudełka polegają na tym, że oddają. Ja nie mam pieniędzy! Jest, bo Kamil przyszedł do mnie do studia, zobacz, że stoi pudełko, dieta pudełkowa i teraz wyzywa mnie, no wow, wow! Przyznaj się, po prostu nie masz na co wydawać pieniędzy. Twoje pieniądze leżą na szafce, po prostu nie wiem co z nimi zrobić. Chcesz we swojej garści, no daj sobie trochę. Zobaczcie kto jest. Wy tego nie widzicie, ale ja widzę tutaj w polu widzenia dużo kokainy. Tak góra cała, góra. Lubisz sobie w wolnej chwili amatorsko odtwarzasz tą scenę ze Scarface'a, co nie? Tak, w tej górze kokainy swoją norkę ma Dominik A, więc on tam żyje, jest zadowolony, on jest szczęśliwy, zostaw go w spokoju. Po brawurowym pokazie umiejętności najseksowniejszy uczeń. Najdziwniejsze jest to, że dostał to od, wiesz, od 60-letniego nauczyciela, tu przymocy. Za wybitne usługi? O Jezu! Osiągnięcia po prostu. Nowy objął tytuł najseksowniejszego ucznia w całym liceum. Cześć. Dasz nam autograf? Jasne, spoko, macie coś do pisania? Jakoś sobie poradzimy. Dobra, super, proszę bardzo. To jest własność TVN. Chcę, żebyś wiedział, to jest własność TVN, jak coś. Oni do tego przyłożyli rączkę, tak? Tak, zgodzili się na to. Zgodzili się na to. Stu jest chyba jednak lepszy. Chyba jest lepszy, ale poczekajmy, zobaczymy jak zareagują inni. A tak umiesz? Tak umiesz? Wiesz co, za mało grałem w Fortnite'a w życiu. Widać, nie jesteś człowiekiem kultury, od razu. Ej, ale mam duży szacunek, bo patrz, Gimper udawał, że gra, a czy Stu grał naprawdę? O Jezu, zaraz czekaj, jeszcze raz chcę zobaczyć. Mi się wydaje, że on grał naprawdę, wiesz? A nie przeraża fakt, że on właśnie dabuje? Idealnie zastopować, że on dabuje? Wiesz co, załapał się chyba tak na ostatni moment, kiedy jeszcze to było legalne. 17 rok, no niech będzie. Chyba naprawdę grał, no. Nice. I Paweł, zrób to ze mną, proszę. Zrób to ze mną. Dobra. Tak. Ale będziemy skończeni. Mamy po 45 lat, jesteś taki wujek i tata na weselu udają, że są młodzieżowi. Dab. Zobacz sobie, jesteś w tym samym miejscu za 25 lat, to dość smutna wizja, ale tak będzie. Chyba tak będzie, no Jezus, ale tak będzie. I powiesz, no co tam, lubicie bawić się popitem? Alternatywki jesieniary, no nie? Wiadomo. Ja za te 25 lat, nawet jeżeli będę w tym samym miejscu, co jestem aktualnie, co się wydarzy, niestety jest ultra smutne, ale to się wydarzy, chcę kontynuować swoją karierę, żeby skończyć jak, nie wiem, Conan albo Major. No i wydaje się szczęśliwi. Zobaczyć siebie za 20 lat, wejdź na kanał Nikryty Krytyk. Ała, oglądajmy dalej, au! Naleśniki! Dobra, jednak mówimy z Stewarta! Niech żyje Stew! Przepraszam bardzo panią za to wszystko, ale mam nadzieję, że nikt się nie dowie o tym incydencie. Odkąd dyrektor mnie wyrzucił, to tak się szlajam. Żona mnie zostawiła, zebrała dzieci, dom, a dom było naprawdę jej ciężko wziąć, ale podważyła go łopatą i spakowała do bagażnika. Kwestia, jak wypowiada je Martin w ogóle, to jak w jaki sposób to mówi te kwestie, to brzmiał jakby naprawdę był z kabaretu. Już tak nie chcę go obrazić absolutnie, on brzmi tak jakby w kabarecie. Ta, ta, ta. To, że ciężko było, ale łopatu podważyło. Perfekcyjnie wypowiedział kwestię, jak w kabarecie. Wiesz, czego tutaj brakuje? No? Tego takiego śmiechu publiczności. Wiesz, że no. Przychodzi pan kabareciarz, staje w jakiejś funky pozie i na przykład mówi Halina! Będą dymi z babą! Tego tu brakuje, tego takiego, wiesz. Prawda, jak... ale teraz zdałem sobie sprawę z tego, że idealnie trafiliśmy, no bo mamy to sobie Martina, który właśnie mówi tekst jak z kabaretu, stoi przed nim facet przebrany za babę. Jest idealnie. Ta szkoła jest dla mnie wszystkim. No, właśnie dlatego pomyślałem, że no skoro tutaj nikt nie uczęszcza, no to czemu nie przyjść i trochę nie pomieszkać? Myję się w toalecie, żarcie podkradam ze stołówki. No ale co to za życie? Tak z dnia na dzień po prostu wywalczy, no jak tak można? Cholerny Stew! To jego jest wina. To jego wina. Kacper Broński po tym jak skończył się Team X. Cholerny Stew! To jego wina! Chociaż pani mnie rozumie. Dziękuję bardzo, że mogę tak powiedzieć wszystko, się wyżalić. Jest pani takim prawdziwym przyjacielem, którego zawsze potrzebowałem. To jest normalna rzecz, którą przyjaciele robią. Przed nagrywaniem dzisiaj z Kamilem siedzieliśmy u mnie w salonie, robiliśmy dokładnie to samo. Tak, tylko z gołymi stopami. Z gołymi... O Jezus, Maria. Jak jeszcze, wiesz, zakleszczaliśmy się palcami.
Nigdy tego nie robiłem, chcę to teraz zrobić. Absolutnie chcę to teraz zrobić. Ale wiesz, to myślę, że ja nie jestem aż tak blisko do Dominik, a więc tu będzie lepszym kandydatem. No, odtrąciłeś mnie. No dobra, niech będzie. To z nim to będę robił. Będzie paluszki u stóp, tak zakleszcz. No, moje serce należy do Krzysztofa Kliszaka, tak? Tymczasem na korytarzu trwa narada członków Zakonu Osób Nienawidzących Stew. Zakon Osób Nienawidzących Stew! Zakon Magów Ognia! Podoba mi się bardzo, że ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, ale taki zakon naprawdę istnieje. YouTuberzy tam są głównie, którzy nienawidzą Stewarta. Są tacy, tak, tak, są tacy. Mnie tam nie ma, jakby co? Stew? Jak chcielibyś ludzi do Team X, czy? O Jezu! Kamil tutaj nie chce sobie niszczyć okazji, tak na przyszłość. Mówi, jak coś tu, to ja tam mordeczka, cię tutaj bronię, no nie? Nie, żartuję, nie chciałbym iść do Team X. Szanuję ich, ale nie podjąłbym tej samej decyzji, co oni. Odważni byli, bardzo odważni. Rozmowie przysłuchuje się nowy. Siema. A, cześć. Stew, dobra robota siema. Na muzyce. Świetnie wyglądasz. Dzięki. Jezu, co, głupi ten ty, nie? No jasne, że głupi. Idealnie, że to ustaliliśmy. Udane spotkanie, żółwik. Jesteście klubem antyfanów Stew. A skąd taki pomysł? Wiesz co, głośno mówicie, słychać was. Poza tym macie przekreślony napis Stew na koszulkach. Może jesteśmy, a może nie. A o co chodzi? Chcę do was dołączyć. Mordo, to ci powiedz, czy spoko, bo trochę niezręcznie się zrobiło. Gilbert to moja ulubiona postać tutaj. Tak? Polubiłem jego postać bardzo szybko. On też bardzo dobrze gra. Tak. Strasznie, no nie? Niesamowicie ma dobrą grę aktorską. Gimper zaprosić do Lekko nie będzie, come on, nas obu na raz, proszę. Lekko nie będzie jeszcze istnieje? Nie wiem. Gimper reaktywuj Lekko nie będzie, zaproś nas dwóch. Specjalnie dla nas, tak? Tylko dla nas. Bardzo mi się podoba to, że on ma takie zachowanie, wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji bym identycznie się zachował. Tak, tak, tak. Takie, mordo, przestań się śmiać, to jest dziwne. Wiesz, możesz przestać? Normalny człowiek osadzony w rzeczywistości w tym wszystkim, nie? Taki... No. Taka kotwica tam jeszcze, która trzyma ten świat. Ostatnia nitka takiej sanity, co nie? O, tak, tak, dokładnie. No dobra, spoko. Tylko dorzuć się na paluszki. Dobra. Te nowe wafle w promocji to które te? O to. To był prank! Tak zastanawiałem się, kto tam będzie i no nie mógłby, nikt inny by tego nie mógł zrobić. Czy to było przed, czy po jego już legendarnych prankach, że każdy miał bekę z tego i on to jest taki self-ironic? Wiesz co, wydaje mi się, że w tych samych czasach. Myślisz, że wtedy już był znany z pranków? No wiesz co, trzeba by sprawdzić, kiedy Gargamel powiedział te legendarne słowa. Marcin pierdolony dubiel. Piękne, dubiel, kochamy cię. Biegam po galerii handlowej na górę. Powinniście zobaczyć swoje miny. Powiem ci, zesrałem się z wrażenia. Podać coś? Zapieksa. Zmęczyłem się trochę od tych pranków. Macie jakieś sosy? Sosy? Bo youtuberzy robią sos. Robimy ten sos. Studentka Koźmińskiej, a mnie nie nauczyli tego, jak się robi sos. Wait, oh really? Czosnkowy. Dawid, zrób panu pranksterowi zapieksa z sosem, bo mnie już ręka boli. Może być. Członkowie Zakonu Osób Nienawidzących Stew snują plany na temat najbliższego przedsięwzięcia, mającego na celu zniszczyć reputację Stew. A gdyby rzucić plotkę, że jest polskim youtuberem? Polskim pingwinem! Trochę wstyd! Trochę wstyd! Powiedz sobie, reaktywacja nagle. Któregoś ranka się budzisz, nie wiem, teraz mamy wrzesień, w październiku, nagle tak wstajesz i się dowiadujesz, że powrócił polski pingwin. Co byś zrobił? Wiesz co, wszedłbym na kanał Lakarnu, zobaczyć, czy przypadkiem nie ma gameplayu z CSGO i obrażania małych dzieci. No, żeż k***a się nie zaproszę nigdy więcej. Nie, no ja wiem, kanał na kanał był family friendly, tak? Najlepszy kanał. Najlepszy kanał. Nigdy nie obrażał małych dzieci w internecie. Nie, ale gdyby powstał z martwych kanał polski pingwin, to w sumie nie zareagowałbym, bo nie oglądałem. No. Nie oglądałem polskiego pingwina, niestety. Ja cały czas wierzę w to, że będzie nagle taki powrót. Polski pingwin, Minecraft Blowek, Naruciak coś nagrywał gamingowego, nie wiem, czy grał w Minecrafta? W sumie, wiesz co, ja nie wiem, co robił Naruciak, zanim zaczął nagrywać parę dokumenty. Ktokolwiek to wie w sumie? Ja się zastanawiam, no mi się wydaje, że wiesz, te imperium samochodów i budynków to on zbudował. Wieżowców, bliźniaków. On zbudował na barkach trudnych spraw i ukrytej prawdy i tych wszystkich innych. Możliwe. Wracamy, czekamy na reaktywację. Polski tak. Pingwin, czekamy. Bez przesady. Ludzie by go zlinczowali. Wiesz, co robią z polskimi youtuberami w więzieniu? Co? Łukasz Wawrzyniak, wypowiedz się. Ty masz doświadczenie w tej dziedzinie. Live reakcję poprosił Łukasz, mów. Jak było? Jak wrażenia? Wracamy tam jeszcze raz. Będą jakieś materiały z tego? Pranki daily może da się robić z więzienia. Subskrybują. W dupę.
Ej, a gdyby zrobić coś takiego, że podstępem zwabimy całą szkołę w jedno miejsce, na przykład, nie wiem, do sali gimnastycznej razem ze Stewartem i upokorzymy go. To mogłoby się udać, ale kto podjąłby się tego zadania? Zostaw to mnie. A, nie wiem, czy wiesz, ta pani jest nauczycielką. A, ona uczy polskiego. Widzisz, to nienawidzi Stew. Tak, okay. Wspaniale, to nie ma to jak lobbing w szkole. Wyobraź sobie teraz Stewartem w tej szkole. Jezu, ale jak bardzo przerąbaną tam ma. Ale on też ma jakiś swój fanklub, co nie? Ma tam jakichś swoich minionków. No te cztery dziewczyny. Plus, Gimper, jakie te okularki Lacoste. Komuś się powodzi w życiu? Wtedy Dubie mówi... It's a prank, bro. Ha! Siema. Ważne, że dla ciebie zły! Co? Rzucił mu rękawicę. Czekaj, bo próbuję to przeanalizować. Ja jestem za głupi po prostu. Gimper liczył na to, że Stewart powie dzień dobry, tak? A na to Gimper odpowiedział, ważne, że dla ciebie zły. Mimo, że Stewart powiedział siema. Tak? Dobra, okej. Okay. Wiesz co, mi się wydaje, że to akurat był adlib ze strony Stewart. No po prostu zapomniał, co mam powiedzieć. Niechcąc zepsuli całą scenę. Ale oni, wiesz, rolowali z tym i ktoś na planie stwierdził, dobra, to już nie ma czego ratować, tak? Tu już nie ma czego ratować, po prostu to zostaw. Te odcinki są tak ekstremalnie randomowe, że mogą zrobić taki błąd i będziemy myśleć, że to specjalnie było. A wiesz co? Może oni po prostu wymyślali to na bieżąco. Też możliwe w sumie. Znaczy, bo miałeś powiedzieć dzień dobry. Dobra, dziękuję. I już sobie napisałem taki tekst, żeby cię zgasić. Dobra, czaję. Chcesz jeszcze raz? Możemy jeszcze no raz. Dobrze, zróbmy jeszcze raz. Okay. Ale to bardzo prawdziwość świata tu jest, no bo youtuberzy też tak robią. Jak jesteś nieśmieszny, to po prostu musisz, no zróbmy to jeszcze raz. Szósty raz nagrywamy ten odcinek swoją drogą. Te żarty, co już napisano, mam tutaj prompter, nam pokazuje tekst, co mamy mówić dokładnie. Przetestowaliśmy na publiczności, wiemy co śmieszy, co nie. Tak, mieliśmy taką grupę testową. Jezus Mary. Wiesz, miodowe lata były, że ten odcinek był nagrywany przy tam publiczności na żywo, tak? Tutaj za kamerą jest... 1000 osób dosłownie. Tak, i tam jest też Stew, jest Adam, jest Gimper, oni wszyscy tam pozwalają na te żarty, to... Prawda. Tak. Ale teraz słyszycie to? To nikt się nie śmieje, musimy siódmy raz spróbować nagrać ten odcinek. Siuszak! O! To się podobało, to jest dobry żart. Tak, to jest dobry. To był dobry żart. Dzień dobry. Ważne, że dla ciebie zły! Wyzywam cię na pojedynek, Stew! A to są twoje różowe rękawiczki? Może i moje. A ty masz solo za budą, frajerze! Gimperowi odpalił się mod Gimpson. Tak jest. Muszę teraz powiedzieć, milion Shiba Inu na Gimpera. Milion Shiba Inu? Czyli co, 3 zł chcesz postawić? 30 groszy mi się wydaje. Dobra, 30 groszy. Nie wiem co zrobić, przecież ja w życiu w ogóle się nie biłem. A co, jesteś c***a? Co takiego? Jesteś c***a, boisz się, śmierdzisz rybką, co? Nie. Dopóki nie padły te ostatnie słowa, to jeszcze... Jeszcze można było przeboleć, jeszcze ale... Jeszcze można było. Plus, wydaje mi się cały czas, nie jestem pewien, nie potwierdziłem tego, że ten głos to jest z dupy. Myślisz? No, możemy posłuchać jeszcze raz, co uważasz. Nie, co? Nie, to nie jest Maciek z dupy. Komedia. A wiesz co? Oglądałeś kiedyś taki film jak The Room, Tomiego Wiseau? Nie oglądałem The Room. O nie! Tam jest taka scena komediowa właśnie, która dokładnie tak... Znaczy ona jest dramatyczna tak naprawdę. Powiedziała dokładnie tak samo. You're just a little chicken, chip. Just a chicken, chip. Lekcje odwołane, solowa na gimnastycznej! Solowa na gimnastycznej, chodźcie! Chodź. Oj, przepraszam. No dawaj, mieliśmy się bić, co? Co ty odpierdasz? Nie jestem jakimś patusem. Jest jakby, wiesz, jedna metoda na rozwiązywanie takich konfliktów. Rundka w Raid Shadow Legends! Najlepsza gra mobilna w obecnych czasach. Nie. Przepraszam, musiałem. Musiałem, bo mi płacą. Serio? Nie, oczywiście nie! Myślałem, że oni, wiesz, dalej to robią, że tutaj wszystkich youtuberów bierzemy, wszystkich, każdego. Ale, rajtaj, byście chcieli. Ej, słuchaj, geniusz, słuchaj to. Robisz grę mobilną. No. Wysyłasz do wszystkich youtuberów. No. Robisz z nimi barter. Oni mogą pobrać apkę za darmo. Aha. I reklamują cię. Ja myślę, że to pieniądz pomysł. Trochę pośledzonek mam być szczery, ale okej, niech będzie. Nie, no jak jesteś tą aplikacją, no to zajebiście właśnie. Myślisz, że youtuberzy myślą, zanim robią współpracę? To jest dobry kontrargument. Absolutnie, to jest świetny kontrargument. Tak. Prawda? Słyszałeś o na przykład zegarkach? A, tych. Tak. Albo wszystkim innym, co jest reklamowane na Instagramie. Słyszałeś o zaśniku? Zasi na wieki, tylko u nas. A słyszałeś o Smile Secret? Myślisz, że schowam te białe ząbki?
Bitwa freestyle'owa! Człowieku. Co? Czyli udało się wcisnąć Gimpsona jednak. Dźwigam stawkę na Gimpera do 10 milionów shiba. 10 milionów shiba. Tak, to już jest jakieś... Jezu, ale nie mam takich pieniędzy, stary. Mam... 5 zł mam, może być. Tak, i chętnie się zamienię. To idealnie tak wychodzi, do 10 milionów shiba. Yo, wszyscy, brawa. Bitwa rapowa imienia Adama Mickiewicza, szkoła, zaczynamy! Ej, teraz powiem, że to jest naprawdę i wiesz, Gimpson tam wyjeżdża z tym bombsite, ej, tam napierdala i tak dalej, niczym Steel. Best life. Teraz Gimpson opera się, czyli wszystko gra. Jezu, ja zapomniałem, Steel rzeczywiście wydał piosenkę. Więc wiesz, on nie jest taki wcale w ciemię bity, on żyje best life. Widzicie ludzie, jak będzie pracować, rano wstawać, możecie osiągnąć to samo co Stu, właśnie ten high life. I nie wiem, czy jest warto. Jezus Maria, czy warto jest wstawać z tego łóżka codziennie? Chyba nie bardzo. Można po prostu nie wstawać nigdy, zostać w tym łóżku, no, kupić sobie Nintendo Switch. O, i to jest jakieś rozwiązanie. Łapać Pokémony do końca życia. Okej, dobra. Dobra, sprawdź, Stuart, widzę, zmalowałeś nieźle. Nic dziwnego, skoro na głowie masz pędzel, ta! Ej! Dobra, Stuart Barton, słyszysz? Teraz się zacznie. Miałeś więcej w dupie niż diaksów w Minecrafcie, ej! Ale zostaw pingwina, do cholery jasnej, no! Gdyby to nie było na tym planie, to ja myślę, że Stuart by nie był pocieszony tym pisem, tak? Jakby to jest wszystko takie dość na skraju chamstwa silnego. Pasuje idealnie. Gdyby to nie był plan, gdyby to się nie działo na planie właśnie, czy przed kamerami, to byłbym skłonny uwierzyć w to, że taka bitwa mogłaby mieć miejsce i takie rymy Gimprowi w głowie gdzieś tam powstały. Gimpsonowi. Tak. Słuchaj, on napisał sobie ten tekst, po czym napisał do TVN-u. Tylko ten cały serial po ten jeden tekst. Bo po prostu chciał pojechać Stu. Tak jest! Stuart właśnie zgaśnie! Stuart zgaśnie i tutaj mam cię! Ej, tutaj mam cię, a ty chyba zgubiłeś mam cię! Yeah! To jest mama Stuarta? A zauważyłem teraz, rozumiem. Wszyscy cię nienawidzą, wszyscy, nawet twoja matka. Nosiła ci 9 miesięcy, cierpiała podczas porodu, potem przecież jebać ciebie. Nie było warto, nie było. Warto. Kiedy ja mówię jebać, wy mówicie Stu, jebać Stu, jebać Stu. Ja mówię jebać, wy mówicie Stu, jebać Stu, jebać Stu. On tak ledwo walczy, żeby się nie uśmiechać. Wiesz co, to jest duży wasted opportunity. Wiesz dlaczego? Jest pewna osoba, którą powinni zatrudnić do tego serialu zamiast Stu. Nazywa się Norbert Gierczak. Gadam, wiedziałem, że to powiem. Wiedziałem, po prostu wyczułem to. Cześć! Mówisz Minecraft, ej, lepiej zwolnij kolego. Nawijasz tak kwadratowo, że masz z nim wiele wspólnego. Ej, brytyjski akcent, jak Bond z k***u. A ty masz polski akcent, jak Zenek, Martyniuk. Ej, teraz stawiam wymóg, to ja twoją starą, więc nie mów do mnie, synu. Brytyjski akcent, ej, te słowa cię nie wywielą. Wracaj bronić królowej, jak będzie mniej niż zero. Okej. Tak, brytyjski akcent? Typie, każdy cię wydrwi, wracaj do Minecrafta, panie polski pingwin! Było jednak, było! Jednak było! Ja naprawdę mam wrażenie, że tam trochę jest autentyczne, wiesz, z ich strony. Właśnie też tak pomyślałem sobie, że może jest jakakolwiek szansa na to, że robili te całe w jednym ujęciu i Stuart rzeczywiście nie wie, co powie Gimper, a Gimper nie wie, co powie Stuart. Tak. To było zajebiste. No bo pan no, się cieszy w tym momencie. No taki... właśnie uśmiech to się. A wiesz, to jest taki uśmiech pokonanego trochę, zauważyłeś? Tak, z łezką wokół. Tak. Dobra, mina do złej gry. Podoba mi się to, jestem zachwycony. Chciałbyś latać po bitach jak ja? Weź przestań. Nigdy nie będziesz pilotem, panie stewardessa! Ej! Nie, polski pingwin już tam nie przebiją. Przejście! No. Błędy językowe, ja? Weź skądś, błagam! Twoja stara mówiła, że nieźle językiem władam! Ej! Czekaj, bo ty dalej twierdzisz, że prawa do tego ma TVN. Tak. TVN, odblokuj ten film. Ja wiem, że on jest zablokowany, odblokujcie go, proszę. Świat jest niesamowity, no. Znaczy, no wiesz, to Blobel też miał swoją serię na TVN-ie, swój program miał jakiś... Wiem, tak. Szybko chyba upadł, ale był, tak? Był. Każdy może mieć program w TVN-ie. Tak, Radosław mieć... Majdan też miał swój program. No właśnie. No. TVN może mieć program z Kamilem? Będziemy śmieszni. Nie tak jak teraz. Ale wyobraź sobie taki, przed nagraniem rozmawialiśmy o pewnym koncepcie, który masz w głowie z jeszcze kimś innym i wyobraź sobie taki program, ale w TVN-ie. Ja bym tak w porze obiadowej leciały. Ale wiesz, z tym budżetem takim telewizyjnym jeszcze, no. Już byś odziedziczył studio po Kubie Wojewódzkim, tam zwolniło ostatnio miejsce. No i to co, po prostu 30 kamer, ja siedzący przy stole i pijący wódę. I mówiący, kurwa, dobra ta wóda.
Dobra. Rzucę na bufecie sobieski. Śmieję się z mojej fryzury, ha! Oczywiste, tych zakoli nie naprawi nawet super fryzjer! Przeszczep naprawił. Nieaktualne, nieaktualne. Nieaktualne, w ogóle punkt minus. Źle się zestarzało. Bardzo źle. Zresztą, ha! Zresztą twoja twarz to niezła imba. Trzeba by odpalić gimpa, by naprawić gębę, tego gimba! Teraz mieszmy wszyscy drinka! I wypijmy za stół, których jeden na stół. Ale wiesz co? Okej, okay. Niekontrowersyjna nie opinia. To jest lepsze niż Best Life. To jest tak, tak. To jest lepsze niż Best Life. Zdecydowanie lepsze niż Best Life. Zdecydowanie lepsze niż jakakolwiek piosenka Teamu X. Zdecydowanie. Poza Leksiu moja miła. Ja jestem fanem tej piosenki. To prawda, to prawda. To było duże zaskoczenie, że na scenie muzycznej się pojawił taki dobry zawodnik, to prawda. Ale jeszcze myślę o jednym. Chciałbym, żeby u youtuberów było popularniejsze to, żeby się tak disowali w ten sposób. Tak, to mogę nagrać na coś. Muszę coś zrobić. Jakiegoś ghostwritera się zatrudni w ogóle. No, zróbmy to. To było popularne w Stanach Zjednoczonych tam, nie wiem, 5 lat temu, to czas na Polskę. Czas na nas. 5 lat później to tak, to najwyższy czas tak, to w Polsce tak. Zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, sprawdź. 11, ha. 11? Chyba 11 nastiu, którzy widzą na twojej dupie znak nakaz gwiazdu. Mówi mistrzu bez przebaczenia, jak Clint Eastwood, a swoją karierę weź cudzysłów, bo pójdzie z... Pójdzie z p***a na kompaniamencie pisków! W akompaniamencie pisków i zobaczymy, czy Stew polegnie jak 300! Mic drop? Typie, ja mam wziąć karierę w cudzysłów. Na ciebie nawet scenarzyści nie mieli pomysłu. I ty na siłownię wyglądasz dalej na grubego. Klasykiem jadąc. Tak, jebałem nowego. Też się to źle zestarzało bardzo. W tym momencie to gimpak mógłby zdmuchnąć z tyłu. Zdmuchnąć się, ale w ogóle nie spodziewałem się takiej rap walki. Długiej jest... takiej, nie? Oni nawet kontynuowali po tym, jak muzyka się skończyła. Eminem też tak robi podobno. Muzyka się skończyła, mówił, że nie potrzebuje bitu i tak. Tak. Śpiewam o tobie do świtu. Yo. Się, no i rozwalony gimper. Ten moment, w którym został zniszczony przez Stuarta, to był taki turning point dla niego w jego życiu i zaczął chodzić na siłownię. I stwierdził, że następnym razem, jak się ze Stuartem zwierzy, to nie na rap, tylko w pierdolę po prostu. Nie tak, tak jak miało być, tak jak miało być, co nie? Dobra. Spokojnie. Wiedziałam, że wygrasz synek. Dzięki, mamo, wiem, dzięki. Słuchaj, stary, nieźle było, dzięki. Fajnie w ogóle to wyszło. Dzięki. Bardzo chłodne to, nie? Gimper potem już szkołę rzucił pewnie. To jeszcze nie koniec, Stuart! Słyszałeś? To jeszcze nie koniec! Czyli dostaliśmy w dzisiejszym odcinku kolejną potencjalną osobę, która chciałaby zabić Stuarta. Właśnie, dlaczego w tym odcinku i w tym zakonie przeciwników Stu nie było naszego kolegi Adama? Bo nie zapłacili mu za tyle występu, tak? On jakby na każdy odcinek ma być w każdym odcinku 15 sekund maksymalnie, nie więcej. Pewnie gdzieś tam w tle sobie przeszedł i to wyrobiło jego screen time. No, po prostu przyjechał raz na plan, nagrali tak wiesz, 2 minuty footage'u i tak muszą go powklejać teraz, no, żeby miało tak, sens. To jest drogi człowiek, generalnie. No to jeszcze nie wystąpił u mnie, komentując właśnie szkołę parodię. Za drogi jest, Jezus Maria. Jest drogi, jest wielki. Gigant. Co u was? Zapytałem się ostatnio Julki, co uważa na koniec, spytam się ciebie teraz, Kamil, co uważasz? Podobało ci się? Oglądałbyś to? Bardzo mi się to podobało, bardzo chętnie bym oglądał dalej, tak. TVN, zróbcie kolejną edycję, weźcie... Sezon kolejny. Kolejnie, no. Koniecznie Pawła, mnie nie weźmiecie, jestem tu small, ale ja tam mogę, nie wiem... Nie, wybierzemy cię, oczywiście, że tak. Tak? Myślą się od muzyki. K-pop. No, to wracając do tematu Twice i BTS. Ulubione zespoły. Wymień wszystkich członków BTS. Jimin... No, to wystarczy, także dobra. No, dziękuję Pawełku za zaproszenie. Bardzo podobał mi się ten program, bardzo podoba mi się twoje studio. O, tak, bardzo dobrze tutaj te czuję. Te sterty pieniędzy, kokaina, te sprawy. No oczywiście, wiesz, ja uwielbiam. Typowe studio tak, youtubera. Tak, bardzo podobało mi się nasze dotykanie się stopami przed nagrywaniem, tak, więc... Zaproszę jeszcze raz. Dziękuję ci bardzo w ogóle, że przyjadłeś. Jestem strasznie zadowolony z tego. Wejdźcie na kanał Kamila koniecznie. Koniecznie. Tutaj macie na ekranie jego kanał. Kamil jest super kanał, fajny, tak fajnie tak mówi o K-popie. Tak. Czasami kradnę content Pawełka, o K-popie to już mało. Ale zezwalam, absolutnie, bo akurat twoja seria Wujaszkowi mi się podobała strasznie, to jest genialne. No byłeś tam bardzo dobrym gościem. Tam to, bardzo... to trzeba obejrzeć, tam byłem. Szkoda, że nie byliśmy tam z Rafałem Masnym, dalej o tym myślę. Wiesz, kiedyś się uda go przekonać. Kiedyś się uda, tak. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze koniec, proszę łapkę w górę i subskrypcję. Chodźcie do Kamila i do zobaczenia. Pa, pa!
Ty tak bardziej pauzujesz, czy tak bardziej gadasz? Ty bardziej pauzujesz, jak nagrywasz, czy bardziej tak gadasz na tym? Nieważne, nieważne. Nie wklejaj tego! Wklej to! Nie wklejaj tego!